Witaj. Dzień dobry. Do mojego ostatniego filmu, tego o rytuale pentagramu, przyszło mnóstwo pytań. Bardzo dużo maili. Nie mam może aż tyle czasu, żeby wszystkim po kolei odpisywać, więc postanowiłem nagrać ten film, w którym hurtem odpowiem na te najczęściej powtarzające się pytania. Cieszę się, że ten film Was zainteresował. Dosyć poważny temat. Zresztą temat, zgłębiając którym można wiele uzyskać. Natomiast macie pytania. I to dobrze, lepiej zadać pytanie i zrobić to wszystko prawidłowo, niż się pomylić i napytać sobie jakiejś biedy, albo po prostu, żeby nie działało. A więc po kolei te najczęściej powtarzające się pytania. Czy można się tą metodą uzdrowić? Czy można powrócić do zdrowia? Czy można choroby za jej pomocą zlikwidować? Tak. Tak, jak najbardziej. Tak, ten wielki rytuał pentagramu również działa na to. Również można go wykorzystać, aby uleczyć się z choroby, czy powrócić do zdrowia. Zresztą już samo to, sam ten wstęp, to oddychanie, o którym mówiłem, harmonizuje przepływ energii w organizmie, a więc pomaga organizmowi w takim samonapędzaniu się, wzbudzaniu w sobie sił, które pomagają wrócić do zdrowia. Tutaj też intonacje, o których mówiłem, intonacje w odpowiedniej kolejności, intonacje, które odpowiadają poszczególnym obszarom ciała. Jeżeli Twoja choroba, Twoje niedomaganie jakiegoś organizmu jest w konkretnej części ciała, to niekoniecznie wykonując cały rytuał pentagramu, intonując tą samogłoskę, która tej części ciała odpowiada, jak najbardziej możesz pobudzić ten obszar swojego organizmu do powrotu do zdrowia. Tylko że tu, tak jak przy tym rytuale pentagramu, to było niezbyt długa intonacja. W tym wypadku taką samogłoskę, jedną ze świętych samogłosek, należy intonować przynajmniej 5 do 10 minut, a jeżeli możesz dłużej, to i dłużej, dokąd jesteś w stanie się na tym skupić. I z tym pytaniem wiąże się kolejne pytanie. Niektórzy z Was podczas tej intonacji odczuwali fizyczne odczucia w ciele. Jest to jak najbardziej normalne, nie ma w tym nic dziwnego. Możesz podczas intonacji tych samogłosek odczuwać mrowienie, możesz odczuwać gorąco w tej części ciała, możesz odczuwać jakieś lekkie zawroty głowy. To nie jest nic niepokojącego, to jest naturalna reakcja organizmu. Tak, w jaki sposób te samogłoski intonować? Czy głośno, czy cicho, czy w myślach? Powiem Ci tak, im głośniej, tym lepiej. Tu chodzi o wibracje, które one wzbudzają, również o te wibracje. Jeżeli potrafisz intonować jakąś samogłoskę cichutko, ale na bardzo głębokich czy dużych wibracjach, to może być cicho. Dla ogółu im głośniej, tym lepiej. Kolejne pytanie, tak, dość zasadnicze. Jak kreślić, rysować te pentagramy? Oczywiście one nie są kreślone na karteczce, nie są kreślone na papierze. To ma być pentagram. Oczywiście poruszasz ręką, ale mentalnie musisz te linie widzieć, musisz je wizualizować. Tak jak mówiłem, najlepiej, żeby to były linie stworzone z ognia albo jakiegoś niesamowitego blasku. Samo machanie ręką nic nie da. Musisz te linie w głowie widzieć, muszą one ci się w ten pentagram potem zlać, ułożyć. I jeszcze raz powtarzam, bo też o to były pytania. Mówiłem to, ale powtórzę jeszcze raz. Pentagramy kreślimy, przypominam, linie są mentalne w powietrzu. Kreślimy lewą ręką do prawej strony. Zaczynając od lewego dolnego rogu gwiazdy,
aż przez czubek prawy, lewe główne ramię, prawe dolne ramię, aż dojdziemy z powrotem do punktu wyjścia. Tak, kierunek obrotu. Tego nie powiedziałem na filmie, napisałem w komentarzu, może nie każdy to przeczytał. Podczas tego rytuału należy się obracać w lewo. Następne pytanie, czy koniecznie zaczynać to od wschodu? Tu, jak powiedziałem, w zasadzie jest wszystko jedno. Dlaczego tak powiedziałem? Bo to też jest zależne od rodzaju życzenia, od rodzaju żądania, które w czasie tego rytuału zgłaszasz. To zależy również od indywidualnych predyspozycji. Hrabia Kolona Waleski mówi, żeby zaczynać od północy. Ja myślę, że wschód jako początek będzie taką najlepszą opcją z opcji uniwersalnych. Tak, kolejne pytanie. To właściwie nie pytanie. To było takie stwierdzenie. Mówicie, niektórzy z Was mówią, że pentagram jest symbolem satanistycznym. Otóż nie. Jeżeli już, to odwrócony pentagram. My kreślimy gwiazdę w jej właściwej pozycji. A poza tym to jest moc. To jest symbol, znak, który posiada energię. A ta energia może być wykorzystana zależnie od intencji władającego. Nie jest to symbol satanistyczny, absolutnie. Gdyby był takim, nie podawałbym Ci go wcale. Jest to symbol mocy, symbol energii, symbol ochrony. Ty go używasz. Używasz go w takim celu, w jakim uważasz za stosowny. Mam nadzieję, że jest to dobry cel. Rodzaj energii, którą wzbudzisz, będzie zależał od Ciebie i to Ty ponosisz za to odpowiedzialność. Absolutnie sam symbol nie pogrąża Cię w żadne kontakty z nieczystymi siłami. Tak jak mówiłem, to jest symbol niezwykle potężny, to jest rytuał bardzo mocny, natomiast to Ty go wykorzystujesz i Ty decydujesz, do czego on ma służyć. Także to były te najczęściej zadawane pytania. Mam nadzieję, że po tych wyjaśnieniach już swobodnie ten wielki rytuał pentagramu będziesz mógł stworzyć, korzystać z niego dla dobra swojego i dla dobra innych. Nie zapominaj o istotach słabszych od ciebie. Nie zapominaj o tych, którym trzeba pomóc. Tyle wyjaśnień. Powodzenia. Do zobaczenia.